5. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam szanownych Państwa w kolejnym materiale o World of Warships na moim kanale i dzisiaj omówimy sobie Zao, czyli jeden z najstarszych dostępnych w grze krążowników. To jest jeden z pierwszych dwóch dziesięciotierowych czy dziesiątego tieru krążowników, które się pojawiły w grze, bo na początku, kiedy gra została wersją już dostępną dla wszystkich, to były tylko cztery linie w dwóch nacjach, także było 8 linii. I był tylko Desik i Zao z krążowników na dziesiątce. Także jest to jeden z najstarszych okrętów w grze. I czy on, szanowni Państwo, nadal radzi sobie dobrze po upływie 7 lat i dodawaniu się przez 7 lat nowych okrętów, nowych jednostek i innych pierdołów, bo ulepszeń legendarnych na początku też nie było. Także czy warto ten okręt nadal posiadać? Na to pytanie sobie odpowiemy. Oraz jak tym okrętem grać, żeby on się nam spisywał w miarę przyzwoicie. Otóż, szanowni Państwo, ja tu Wam będę przedstawiał w międzyczasie buildy, znaczy jeden build, w sumie ten, z którego ja korzystam. Jakie są ulepszenia założone na okręcie, Wam też pokażę. Omówimy sobie, jak grać i będę powoli już przechodził do rzeczy. Bitwa jest dosyć długa, także będzie dużo czasu na gadanie i oczywiście troszeczkę w nudniejszych momentach będę przyspieszał, żebyśmy nie patrzyli na ekran, kiedy pływam po prostu z miejsca w miejsce i nic sensownego się nie dzieje. Także zaczynamy, szanowni Państwo. Jeżeli chodzi o kapitana, przepraszam, o ulepszenia i sygnały, jakie ja zakładam na okręt, to wygląda to następująco. Czyli tak, mamy tutaj przeżywalność głównej artylerii, na drugim slocie kontrolę uszkodzeń, na trzecim slocie obrót wież, na czwartym slocie napęd, czy tam skrócenie czasu rozpędzania okrętu, na slocie piątym mam kamuflaż i na slocie szóstym mam ulepszenie legendarne. Natomiast jeżeli chodzi o kapitana, to on się prezentuje następująco. I to jest build, który również obsługuje mi Iatago. RPF, jak widzicie, przydaje się tutaj dosyć często, bo okręt ma dobry kamuflaż, ale ma też i solidną salwę, także jest w stanie naprawdę w odpowiednim momencie wyciągnąć dosyć sporo damage'u. No i tutaj już Wam troszeczkę nakreśliłem też, jak tym okrętem grać, żeby się grało dobrze. Otóż, szanowni Państwo, całym kluczem w graniu na Zao jest to, żeby ocenić sytuację, kiedy warto się pokazać, a kiedy się pokazywać nie warto. Czyli jeżeli mamy szansę zadać duży damage, to wtedy przerzucamy sobie na pepance, stąd też ekspert ładowania jest na pokładzie tutaj zamontowany na kapitanie. I możemy sobie szybciej przerzucić typ pocisków, jaki mamy w rurach i dostosować się do sytuacji, jak ktoś nam pokaże burtę. Kamuflaż mamy tutaj, szanowni Państwo, standard przed wystrzałem oczywiście. 9,9 km, także to nie jest źle. Biorąc pod uwagę, że mamy 12-kilometrowe torpedy na pokładzie, to wydaje mi się, że jest to całkiem przyzwoita propozycja. Także można sobie pozwolić na podchodzenie blisko i robienie naprawdę dużego kuku komuś, kto się nas nie spodziewa. Zwłaszcza nawet jeżeli go nie widzimy, a mamy ten RPF, który nam mniej więcej będzie pokazywał ten kierunek, w którym będzie przeciwnik, to jesteśmy w stanie sobie te działa przygotować, odpowiednim kątem się ustawić i móc ze wszystkich dział wyładować bułę, także wtedy, no to są 203, także to jest konkretny kaliber, ładuje się to dosyć długo, po 13,7 sekundy, ale jednak 203 w takiej ilości potrafią zrobić dużo. Także kwestia tego, żeby wyczuć moment, kiedy trzeba tych dział używać. Oczywiście, jeżeli takie sytuacje się nie nadarzają i nie będziemy próbowali podchodzić blisko, to możemy sobie na 17,5 km strzelać, bo taki jest zasięg artylerii głównej, do tego mamy jeszcze samolocik myśliwski, który możemy zamienić na samolot spotujący. Ja gram ze spoterem obecnie i powiem Wam, że możemy sobie właśnie grać na daleko kajtując lub podchodzić bliżej, korzystać z torped i z kamuflażu, żeby zadawać naprawdę porządne obrażenia okrętom, które się nas gdzieś w pobliżu nie spodziewają. Więc to jest cała istota. Albo jeżeli nie ma sytuacji, w której możemy wykorzystać nasz kamuflaż, to odchodzimy sobie dalej, plumkamy z daleka, bo szansa na pożar dział czy pocisków z tych dział jest całkiem wysoka, to jest 20% na jeden pocisk, ale przypominam ich 12. Także nie jest to zła wartość. Torpedy również mamy na pokładzie o nieco kiepskich kątach. To jest niewątpliwy minus tych torped, ale mamy je, także warto z nich korzystać. To są bardziej torpedy takie, bym powiedział, defensywne w sytuacji, kiedy ktoś nas goni, bo jeżeli chcemy ujrzeć w bezpośrednim starciu, kiedy przeciwnika mamy z przodu, to musimy bardzo dużo burty odsłonić, żeby je wypuścić. No ale to jak na większości japońskich krążowników, z tym, że tutaj mamy tych torped 4x5, czyli 20 możemy maksymalnie wypluć.
Oczywiście z obu burt. 12-kilometrowe ja mam na pokładzie. Tu mamy jeszcze do wyboru, zerknę sobie, 8-kilometrowe. Przy czym 12 wydaje mi się optymalne tutaj. Wykrywalność tych torped to jest 1,7 km. Czas reakcji wynosi 9,4 sekundy, także no nie jest źle. Maksymalny damage torped jest naprawdę już imponujący, bo to jest prawie to samo co na Shimakaze, o ile nie to samo. 23,700 punktów nadają te torpedy, także nie jest źle. I mamy tutaj, szanowni państwo, 44 900 punktów HP. To jest po drobnym buffie, bo HP zostało właśnie powiększone dosyć niedawno na Zao. No i radzimy sobie takim okrętem, wydaje mi się, że całkiem przyzwoicie. On jest w stanie wytrzymać nieco, może nie jest to taka twardość jak na przykład Hindenburg, ale jesteśmy w stanie troszeczkę tego ostrzału sobie tam wykajtować. Czasem coś się odbije nawet od tego naszego pancerza. Prędkość maksymalna też przyzwoita, 34,5 węzła. Wykrywalność z powietrza to jest 6 km, także możemy sobie tutaj pozwolić na podchodzenie do przeciwnika blisko. 9,9 to nie jest może najniższa wartość wśród krążowników, ale jest całkiem przyzwoicie, biorąc pod uwagę właśnie te 12-kilometrowe torpedy, bo w sytuacjach kryzysowych możemy zostać nawet niszczycielem, torpedując niewidki z 3-kilometrowym, no 2-kilometrowym zapasem. No i plus podejście do lekkiego krążownika na 10 km i ładowanie mu 12 pocisków kalibru 200. 203 na pewno zrobi robotę. Więc szanowni państwo, wydaje mi się, że ten okręt, mimo tego, że te długie lata upływają jego obecności w WoWsie, nadal będzie sobie radził dobrze. Kwestia tylko właśnie, jak już wspomniałem, wyczucia sytuacji, kiedy możemy sobie pozwolić na podchodzenie i szukanie jakichś tam boczniaków. Ja mówię to boczniaki, bo ktoś pokaże burtę, wtedy robimy najwięcej. Oczywiście jak w każdym przypadku innego okrętu. A kiedy możemy sobie pozwolić właśnie na pływanie na nieco większej odległości, na kajtowanie i na torpedowanie sobie po prostu tego, co nam się tam będzie chciało nawinąć, i palenie. Czyli albo gramy sobie tak, można oczywiście na ostatnim slocie założyć sam zasięg, wtedy to będzie jeszcze większy ten zasięg, bo teraz mamy 8% z legendarnym ulepszeniem na Zao, a można sobie założyć sam zasięg, wtedy będzie 16% więcej, ale celność działu będzie mniejsza. Oczywiście można też zrezygnować całkowicie z zasięgu i założyć sobie tutaj ulepszenie na reload, ale wydaje mi się, że nie jest tak tragicznie. 12 dział, 305 mm, przepraszam, o matko, co ja nagadam, 305, 203 mm, przepraszam, pewnie wcześniej powiedziałem 305, 203 mm. Mam tu też, no dobra, mniejsza o to. Także kwestia oceny sytuacji. To jest już troszeczkę, zaczynają się schody, powiem wam szczerze. Bo dla wielu graczy, szanowni państwo, ocena sytuacji jest dość problematyczna. Ale ja uważam, że jeżeli tą sytuację ocenimy właściwie, to jesteśmy w stanie z tego okrętu wycisnąć bardzo dużo. No i to w zasadzie tyle. Jeżeli chodzi o jakieś tam podsumowania odnośnie taktyki gry tym okrętem, pozostaje nam jakaś tam ocena finalna. I teraz ile ja bym punktów dał temu okrętowi? Wydaje mi się, że jestem w stanie dać mu, ja wiem, 7 na 10. Tak mi się nasunęło pierwsza rzecz, jaką pomyślałem o tym, żeby ten okręt ocenić w skali 0 do 10, to 7. Może przesadzam, może 6,5 był odpowiedniejszy, ale jak dla mnie jest to 7. Mamy porządne działa bijące dosyć mocno, wysoka szansa na pożar. Mamy torpedy o zasięgu sporo większym niż zasięg wykrywalności. Kamuflaż mamy też dobry i naprawdę fajnie sobie to radzi. Także wydaje mi się, że warto mieć Zao, tym bardziej, że ja uważam, że linia do Zao jest właśnie jedną z najlepszych linii dla graczy początkujących, ze względu na to, że od tieru 5 aż do dychy styl gry się absolutnie nie zmienia. Jeżeli spodoba wam się piątka i będziecie umieli na niej grać, to będziecie sobie radzili na każdym kolejnym okręcie. Z tym, że tam drobne różnice na temat jeszcze Mogami się pojawiają, bo możemy grać na działach mniejszych kalibru 155 mm i to jest raczej opcja rekomendowana przeze mnie, ale myślę, że styl gry jest na tyle porównywalny na wszystkich tych okrętach, że będziecie sobie jako tako na nich radzili. Także myślę, że linia japońska jest solidna i jest warta polecenia dla nowego gracza.
No i cóż, pozwolę sobie teraz przyspieszyć, dokończyć bitwę, bo tu będzie Kraken zrobiony, tak zdradzę troszeczkę. Płyną torpedy w kierunku Brandenburga, RPF pokazuje mi jeszcze gdzieś tutaj kręcące się Yoshino, przepraszam, Mogami, bo to raczej do Branden... O, jest teraz spocik. Tutaj trochę mi to Mogami krwi napsuje, bo ja jestem na full HP w 11 minucie bitwy. Tutaj mogłem mieć załadowany pepanc, tutaj próbuję właśnie strzelić z tego pepanca. Torpedy dokańczają Brandenburga, no i teraz jesteśmy tylko w starciu z Mogami, które raczej tutaj dużych szans nie miało, ale troszeczkę źle to rozegrałem. Mogłem celniej strzelać, lepiej dobierać salwy i niestety wyszło jak wyszło. Ale Kraken wpadł, duży kaliber chyba nawet też. W tym momencie mam dwa fragi, także i Mogami padnie moim łupem i jeszcze inne okręty, ale to już wam zdradzał nie będę. Także no jak już jesteśmy w bezpośrednim starciu, to raczej torpedy nie są naszym głównym uzbrojeniem, także trzeba żonglować pociskami, stąd też ekspert ładowania pocisków i próbować jak najszybciej się przeciwnika pozbyć przez a to pożary, a to właśnie sama alfa pocisków, która też jest nie najgorsza. No i tutaj pelotka, widzicie. Widzicie jak się pelotka sprawuje, nie sprawuje się najlepiej, no bo mamy nad głową Nachimowa, który jest dosyć specyficznym lotniskowcem, ale on też tam niedługo w moje objęcia zacznie powoli się zbliżać. Także kończymy powolutku to Mogami, wybaczcie, że na przyspieszeniu, ale tutaj no, dynamicznie troszeczkę się to ogląda, a wszystko myślę, że dobrze widać. O, i mamy trzeciego fraga, jeszcze leci w naszym kierunku grupa samolotów szturmowych z Nachimowa. Także przez chwileczkę można sobie tutaj pooglądać, co będzie się działo. Ten Nachimow raczej mi spokoju tutaj już nie będzie dawał, także zobaczcie, że on już ucieka zza wyspy, bo przewaga nasza w okrętach jest no niewielka, bo tylko dwa okręty do przodu. Punktowo przegrywamy, ale kapów nam potrzeba tak zająć. I powoli dobieramy się do Nachimowa, cały czas będąc pod ostrzałem, czy tam pod atakami jego na samolotów, bo ciężko to nazwać ostrzałem, skoro to nie jest z artylerii. Dużo tamtego HP już nie dostanie, także teraz będzie manewrowanie, strzelanie do Nachimowa. I już w tej bitwie raczej mam... Już wam wiele w tym materiale nie powiem, także pozostało teraz obejrzenie bitwy do końca, także jeżeli ktoś jest zainteresowany oceną okrętu, to jak już wspomniałem 6,5 na 10, 7 myślę, że też mogło być tutaj przydzielone. I to będzie wszystko w tym materiale, także warto ZAO posiadać w swoim porcie. Mamy ostatnie salwy w kierunku Nachimowa. Przyspieszmy teraz tutaj Kleber, zaraz będzie dorwany na środku mapy. Jedna salwa w jego kierunku wystarczy, bo on jest bardzo mocno obity. Jeszcze przyleciały tutaj samoloty. Nie wiem dlaczego on się zdecydował jednak na walkę ze mną na takim dystansie i z taką ilością HP. Mamy tutaj Krakena. Będę sobie teraz płynął powoli, także przyspieszam znowu. Bo póki co tylko manewrowanie będzie tutaj pokazane. No i płyniemy w kierunku tego boostera, żeby go tam dojeść. No i tu powolutku z pomocą naszej lotni wyspotowany Uster jest brany pod ostrzał, dwie salwy i będziemy tutaj chyba kończyli zabawę z tym panem, bo on ma tylko 9 koła HP, ja mam 16, co prawda nie mam już naprawki, ale o, jedna salwa. No i dzięki, do usłyszenia i na razie.